Sobota, 7 listopada 2020 rok. Popołudnie w Górach Stołowych. Góry Stołowe na żywo. Widoki na Góry Stołowe z drogi biegnącej przez Łężyce. Panorama gór masywu Śnieżnika widziana z drogi za Łężycami. W prostej linii sądzę, że to będzie około 40 km. Z parkingu na Lisiej Przełęczy wybieram się do skał narożnika. Niebieski szlak. Trasa trochę stroma, ale wszystko dla zdrowotności. Jedni wędrowcy schodzą, drudzy wspinają się. Nie ma za co! Piękna, piękna kraina. Kolejna grupa schodzi. Tu jest naprawdę bardzo stromo, nie ma żartów. Oto i narożnik, ale skały narożnika są dosyć obszernie rozrzucone tutaj po tej części Gór Stołowych. Pan z tym, z kamerą? Tak, tak, oczywiście. Już, poczekaj, niech pan sobie...
dzisiaj liczne grupy turystów napotykam tutaj w tych pięknych górach stołowych. Pogoda sprzyja. Piękne, słoneczne popołudnie. Oto bardzo smutny zakątek narożnika. Dwa krzyże i tablica z napisem: byli młodzi, wrażliwi, pełni życia, zginęli od kuli zabójcy. Przybliżam napis. Nad krzyżami latarnia z figurą Matki Boskiej. Obok tablica z wyrytym napisem. I flagą. Nie mogę się nasycić tymi przepięknymi widokami. W dalszym ciągu skały narożnika. Zwracam uwagę na pięknie kwitnące wrzosy tutaj na tych skałach narożnika. Thank you.
Na mnie też pora schodzić. Schodzenie ze skał narożnika jest trochę ekstremalne. Duża stromizna i bardzo wilgotny szlak. Po prostu ślisko. Na parkingu na Lisiej Przyłęczy kończę swoją wędrówkę po skałach narożnika. Tutaj wędrówkę zakończyłem.